Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku już Zagrajmy w Half-Life 2. I szczerze wam powiem, że jestem strasznie ciekaw tego, co nas czeka dalej. Co prawda ja tej gry na ślepo, tak jak już mówię na początku pierwszego odcinka, nie przechodzę na ślepo jej. To parę rzeczy co prawda nieco no zapomniałem. Już w tej chwili słyszymy manhaki, które gdzieś grasują tam w okolicy. Chyba musimy to przebić. Tak. Ojojoj. O kuźwa. O. Ale mi niespodzianka. Sio. Kuźwa. Jeszcze tam są dwa. Dobra, jest jeszcze. O lol. O cholera jasna. To była epicka akcja. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Przez przypadek musiałem uderzyć chyba w wybuchającą beczkę. No chyba, że to manhack zrobił, ale dokładnie nie widziałem. Dobra, chodźcie. Nie no, już drugi raz. Dobra, tym razem to już muszę wziąć się za siebie. Teraz już nieco lepiej, chociaż planowałem je wszystkie zniszczyć tym sposobem. O, uwięziony jest, super. Dobra. Ej, co jest? Jak on się tutaj dostał? Chodź tu! Manhaki są tak wkurzające strasznie. Naprawdę. Co to? To ja chyba teren zawód. Teraz trzeba będzie, no. Zapałem na apteczkę. Nawet na dwie. Co jest? Aj. Dobra. No i poziom wody się podnosi. Będziemy teraz musieli się pewnie dostać tam na drugą stronę. Żeby tego dokonać, to właśnie musieliśmy podnieść ten oto poziom wody. Oh shit. Nie. Sio. O, wy nie. Ja się tak nie bawię. Nie. Kurde, jeszcze więcej. No nareszcie spokój. Już mogę chwilę odsapnąć. Ten moment gry właśnie najbardziej zapamiętałem, jeżeli chodzi o całą tą ucieczkę przez kanały. Jeżeli chodzi o ten rozdział, droga przez kanały właściwie. Ten moment najbardziej zapamiętałem w całej grze. Teraz tędy. Teraz pytanie, dlaczego zapamiętałem tak doskonale akurat ten moment? O cholera, nie, ja najpierw idę na powietrze. Dobra, poczekam, aż mi się tlen zregeneruje. Aż się nasz Gordon Freeman dotleni. Chyba już mogę. Cholera. Z tą drabiną zawsze problem miałem. Teraz parę rzeczy tutaj muszę stąd uwolnić. Żeby móc się dostać. Właśnie na drugą stronę.
chyba wystarczy. No i wystarczyło. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, teraz tędy, tędy. O! To akurat chyba pamiętam. Tutaj pewnie znowu nas Manhack zaatakuje, bo teraz w tych okolicach tu będzie ich pełno oczywiście. Od kiedy pierwszy raz zniszczyliśmy nasze Manhacki. Dobra. Pewnie tam będzie. Tam. O kuźwa, nie, ja się tak nie bawię. Najpierw dwa Manhacki. Oj. A po co ja teraz drugi raz, żem strzelił? Stamtąd przyszli. Dobra, mamy coraz więcej już amunicji do naszego karabinu. Trochę doładowania do kombinezonu. Nieco apteczki. Dobra. Oj. Kamera, hello. O Jezu. Jakie oko gigantyczne mi tu wylazło. O, kolejne doładowanie. Dobra. Całe szczęście, że z tych takich oto kamer właśnie też, jak je zniszczymy, to wylatują te właśnie doładowania do kombinezonu. To jest dla mnie ogromny plus. W końcu nie wiem, czy to jest po prostu jakiś prąd, czy coś w tym stylu. Dobra, nasze trzy bronie w ekwipunku, które mamy jedyne. Tylko tutaj się po prostu zaskoczy. Trzeba raz pamiętam, zaskoczyłem, to zginąłem. O nie, to tutaj. Dobra. O, jakoś całe jest. Tutaj już nic nie będzie, nie. Bagna. Pięknie. O niczym innym nie marzyłem. Hey, you're Freeman, aren't you? We got word you were coming. You got here at a bad time. Black Mesa East to Station 6, do you read? Dr. Freeman is on his way downriver. Lend him the airboat and give him all the help you can. Repeat, Gordon Freeman has returned. It is critical he reaches Black Mesa East. We've got some ammo in those crates over there. Help yourself to supplies and keep moving. Dobra, dziękuję ci. Na swojej drodze możemy oczywiście napotkać jeszcze takie oto skrzynie, które, no wiadomo, w nich mieści się amunicja między innymi do różnych typów broni, nie tylko do karabinu, jak i do pistoletów, czy tam do strzelby, ale to już w dalszej części gry spotkamy. Oraz skrzynia z apteczkami też chyba będzie, o ile się nie mylę. Dobra, doładowanie do kombinezonu kolejne. I oto właśnie miałem na myśli, że w dalszej części gry poznamy te oto takie headcraby, one się nazywają. Jeden z nich jest właśnie zwierzątkiem doktora Kleinera. Ale doktor Kleiner po prostu oswoił pewnego headcraba. No i od tamtej pory między nimi zaiskrzyła więź jakaś, coś w tym stylu. Nie no, po prostu ja chyba to w jedynce było Half-Life, kiedy właśnie doktor Kleiner był w kłopotach i miał kontakt, znalazł go jeden headcrab, to headcrab chciał jemu się rzucić już na głowę. No i wtedy doktor Kleiner go w jakiś sposób dziwny, nie wiem, oswoił tak po prostu. Aż stał się jego zwierzątkiem do dzisiaj. Dobra, koniec sklędzenia na ten temat. Muszę teraz tylko tędy przejść. Pewnie się zastanawiacie tylko dlaczego... Dlaczego akurat te headcraby się na głowę tak rzucają, a to
To się dowiecie za chwilę. Ruszamy dalej. Jezu, Jezu! Wow! Ja tego właśnie kompletnie nie ogarniam. To są rakiety, które są puszczane przez siły kombinatu, przez naszych wrogów. Są puszczane one i kiedy dotrą już na miejsce, to kiedy się wbiją w ziemię, no to headcraby z tego wylatują. Tego właśnie nie rozumiem. No i dwóch więźniów zginęło w tej chwili. Okej. Co to? O, jest jeszcze tutaj. Ach, zdążył mnie zranić. Dobra. Okej, tak jak już wspominałem, te headcraby się rzucają najczęściej na głowy ludziom. Tylko po to, by złożyć jajeczka w żołądku, czy tam, nie wiem, w żołądku, czy w głowie. I w ten sposób z tych jajek się wykluwają kolejne headcraby, które jakby to wam powiedzieć... No kolejne headcraby po prostu. Chodź tu, chodź tu. No i znowu, że mnie zdążył, super. Kolejny jeden z naszych sojuszników zginął. O, o, o. I właśnie o tych zombiaków mi chodziło. O kurde. Tego nie przewidziałem w tej chwili, chociaż oczywiście te zombiaki, one mogą rzucać w nas pewnymi przedmiotami, na przykład beczkami, czy tam też skrzyniami, zadając nam przy tym niewielkie obrażenia. Właśnie o nich mówiłem. Ich miałem na myśli, mówiąc chyba w drugim odcinku już, czy w pierwszym jeszcze. Tak, w drugim, jeżeli chodzi o zombiaków. I o te headcraby, zauważycie, tutaj headcraba on ma na głowie, no to... Kolejne headcraby. A, tutaj mi już ładnie to wyszło. Wow, 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 wow. Teraz to żadnej z tych ścian nie mogę dotknąć, ponieważ są naelektryzowane. Wow! Nie powiem, jak to wygląda. What the fuck? Jezu, jak się wystraszyłem. O kurde! Tak jak już wspomniałem, niektóre momenty z tej gry zapomniałem, tak więc mogę też się nieco przestraszyć. Dobra. Idziemy dalej. Ja jestem zwierzę. No nic, kochani, tak więc w tym miejscu kończymy już piąty odcinek, o ile się nie mylę, tak, piąty. I zobaczymy się w następnym, tym razem już w następnym odcinku, wiadomo. Jak już pewnie widzicie, mam przygotowaną łódź, to co powiedziała ta kobieta, nasza sojuszniczka, towarzyszka. Więzień po prostu. Będziemy musieli już uciec z tego miasta 17, no nie z miasta, tylko do Black Mesa, musimy się udać do kryjówki naszych sojuszników. Ale to już będzie w następnym odcinku, tak więc do zobaczenia, dziękuję wam bardzo za uwagę i cześć!